Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj, jak widać, zrobimy nie szarlotkę, ale inny rodzaj ciasta z jabłkiem. Będzie to takie szybkie ciasto z jabłuszkiem. I tak, tutaj mam trzy jabłuszka, może dwa albo trzy. Ja później będziecie widzieli, ile Wam trzeba. I tak, mąka, mleko, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, masełko, trzy jajka, cukier i gęsta śmietana. I od razu przystępujemy do pracy. Na początku poodkładam sobie to troszeczkę. Masełko muszę rozpuścić. Tak. I niech nam się rozpuszcza. A my w tym czasie możemy przejść do łączenia innych składników. Na początek jajeczka. Troszeczkę ich rozbełtamy. No niestety, technika przodem, żeby to wszystko przyspieszyć, pomogę sobie troszeczkę tym. Dodajemy śmietankę. Gęstą. Mąkę, cukier waniliowy i proszek do pieczenia. Wymieszam wszystko razem. Żeby nam się ładnie rozłożyły wszystkie składniki. I możemy też przesypać od razu. O. Hop. Tak. Teraz można dodać mleczko. I jeszcze nam zostało masełko, ale to na koniec. Jabłka sobie wcześniej przygotowałam. Już mam obrane, naszykowane. Teraz Wam pokażę, jak się kroi. Wiadomo, przed obraniem należy jabłuszka umyć. A już nam zostało tylko masełko. Dokładnie wymieszać. Połączymy te wszystkie składniki. I to by było całe już gotowe ciasto. O. To jest naprawdę bardzo szybki przepis. Też jak nie wiemy, co zrobić, a mamy jabłuszka w domu, to szybko zbieramy to, co mamy i gotowe. Dobra, teraz właściwie już jest, już jest zrobione. Nagrzewamy piekarnik. Niech się już nagrzewa na 180 stopni. 180 może będzie za mało. Na 200. 200. Niech będzie. I przekładamy teraz do foremki. Ja mam przygotowaną taką foremkę. Foremka jest o boku 30 cm i 25. Połowę tego ciasta przelewamy do foremki. O, to już tak mniej więcej jest. Rozprowadzimy dokładnie po wszystkich brzegach. O. I na to
układamy nasze jabłuszka. Można kroić takie księżyce. Można sobie takie większe kawałki pokroić. I układamy te jedno na drugim. I tak zapełniamy całe to ciasto jabłuszkami. To jest takie troszeczkę inne, jak na co dzień robię. Wszyscy lubią szarlotkę, ale dla odmiany zawsze coś tam wymyślę nowego. Zalewamy jabłuszka resztą ciasta. I też poruszajmy trochę, niech tak wszędzie na każdym jabłuszku niech będzie. Do piekarnika na do 40 minut. Nasze ciasteczko już jest upieczone. Tak wygląda teraz. I musimy go zostawić na godzinę, do półtorej, żeby porządnie wystygło. I przystąpimy do dalszej części, a będzie nam potrzebna do tego śmietana kremówka, łyżka cukru do dwóch ewentualnie i troszeczkę karmelu. Jeżeli ktoś nie lubi bardzo słodkiego, to karmelu nie dajemy. Ale to zobaczymy się, jak już ciasto wystygnie. Ostatni etap naszego ciasta to jest dekorowanie. I tu potrzebujemy tak śmietany, kremówkę, ja tu mam 36, dwie łyżki cukru pudru i jeżeli ktoś lubi słodycz, to taki krem karmelowy będzie też potrzebny. Zaczniemy śmietankę już miksować. No, żeby... Śmietanka jest tak wstępnie ubita, o, tak wygląda. Możemy teraz pomalutku, małymi porcjami dodawać cukier. Ja dałam cukier puder, bo zwykły cukier to niestety, ale by się nam nie rozpuścił. O. I mieszamy dalej. O, jest ubita śmietanka, sztywna piana. Możemy teraz już iść po nasze ciasteczko, które dalej jest w chłodni. I tak możemy sobie posmarować lekko całe ciasto. Jeszcze troszeczkę. Dobrze. Na to idzie nasza bita śmietana. Zrobimy sobie takie gwiazdeczki. No, jak ktoś ma w domu, to może sobie jeszcze to uzupełnić jagodami. W tym wypadku to są borówki. Fajnie to wygląda. No, nasi goście na pewno będą podziwiać. A daje głowę, że jest takie smaczne, jak fajne. No, że starczy. No więc nasze ciasto jest już skończone. Można chwilę odczekać, niech jeszcze stężeje dobrze i wtedy go przekroimy. A ja już się z Wami dzisiaj żegnam. Dajcie mi łapeczki, subskrybujcie kanał, a ja będę ciągle dla Was coś nowego wymyślać. Pa!